Siema mordy. Rozciągacie się po treningu? Albo przed? Albo w ogóle się rozciągacie? Warto, nie warto? Zdania podzielone. Ja uważam, że warto. Ale słuchajcie, dzisiaj pomijając takie kwestie, że tam kontuzyjność się zmniejsza podobno, bo się mięsień uelastycznia, że mięsień rozciągnięty podobno trochę ładniej wygląda. No już nie wspomnę o tym, że po prostu jesteśmy bardziej sprawni, nie? Tak w życiu. Mamy jakieś tam większe zakresy ruchu. Ale co to są jakieś tam pierdoły. Ale pokażę wam dzisiaj dwa ćwiczenia, które warto robić, jeżeli jesteś, szczególnie jeżeli jesteś InstaFit modelką, czy jak to tam się nazywa, no nie? I tak, jedno ćwiczenie możesz robić na stojąco, przy ścianie, przy drabince. To polega na tym, że stajesz tyłem do ściany, tak? I próbujesz się przekręcić jak najdalej frontem do ściany, tułowiem, ale zostawiając nogi cały czas w miejscu. Na jedną, tak? I na drugą stronę w ten sposób. To pierwsze. Można to też na leżąco robić. Gdzieś tam na materacu. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać. Zaraz spróbujemy. Czyli nogi zostawiasz tu, a tułowiem próbujesz się przekręcić, tak żeby się położyć na podłodze. Na jedną, na drugą stronę, tak? No i jeszcze jedno ćwiczonko. To jest to ćwiczonko, kiedy jedną nogę prostujesz, drugą sobie przekładasz i teraz próbujesz złapać się za tą stopę na podłodze i tak samo przekręcić się w osi ciała jak najdalej do tyłu. I teraz, dlaczego akurat te ćwiczenia warto robić? Dlatego, że dzięki tym ćwiczeniom zwiększysz zakres ruchu, taki bardzo funkcjonalny na Instagramie zakres ruchu, i dzięki temu będziesz mogła na jednym zdjęciu bez problemu pokazać dupę i mordę.